Dzień dobry. Jedziemy do pracy. Godzina... Jezus, wskazówkowy sobie kupiłem. 5:12 rano. Wróciła radio. Fala mnie zasypała komentarzy, że się poddałem, że gruba akcja nie żyje, że jestem gruby. To jest nieprawda. Miałem wrzucać filmy raz na 2 tygodnie. Poległem na tym straszliwie. Poległem na tym nie dlatego, że jestem leniwą suką, tylko stało się coś, czego się bałem. Jak zaczynałem grubą akcję, to jedynym zajęciem, które miałem, to było radio. Ja jeszcze, oprócz tego, że pracuję w radiu, do którego właśnie jedziemy, to zajmuję się też produkcją, montażem wideo programów telewizyjnych. Mówimy o dużych programach i od połowy lipca mniej więcej mój dzień wygląda tak, że wstaję o 5 rano, znaczy o 5 ja wychodzę z domu, wstaję tak koło 4:20. Potem jak tempomat, włączmy tempomat, to nie będę musiał przynajmniej o prędkości myśleć. 50 na godzinę, przepisowo w mieście. No i o czym to ja? 4:20 pobudka, ja wychodzę z domu o 5:10. Do 10 jestem w radiu, czasami do 11, czasami do 12, a później niestety, albo stety, cały dzień, aż do godziny mniej więcej 18-19, zjada mi właśnie ta produkcja, o której mówiłem. Nie wiem, czy Was to interesuje, jeżeli tak, to mogę o tym poopowiadać, jak wygląda praca przy takiej dużej produkcji telewizyjnej. Konkretnie to zajmuję się teraz montażem programu Wyspa Przetrwania. To będzie 8 września, ruszy na dużej antenie Polsatu taki program, który poprowadził kolega z Radia Z, kolega Damian Michałowski. Możecie znaleźć promosy tego w internecie. To już lata na dużej antenie Polsatu, też te materiały promocyjne latają, tak zwane trailery, jak niektórzy wolą, zajawki. No i teraz, ponieważ większość dnia zajmuje mi praca i siedzenie przy komputerze, ja zwyczajnie mi się wyłącza mózg, jak wracam. Ja naprawdę chodzę spać o godzinie 20 albo 21. Więc, żeby to zmienić, trochę muszę zmienić tryb nagrywania tych filmów. Ja je będę wrzucał, dlatego że jestem zły sam na siebie, że musicie się o nie dopominać. I nie poddałem się. Przeszedłem parę patentów przez te... No 2 miesiące już, w ogóle 4 kilo zgubiłem, 2 kilo na miesiąc, no bez szału. Natomiast nie mam przez ten tryb życia, nie mam czasu na żadne ćwiczenia. To jakby spowalnia cały proces, natomiast żarcia pilnuję, fajek nie palę. Już 2 miesiące, ponad, mam nawet aplikację na telefonie, która policzyła mi, że już prawie 2000 zł oszczędziłem, a ja paliłem prawie 2 paczki dziennie. To jest to, co do diety. Trochę gotowałem sam, trochę zamawiałem z tych pudełkowych diet, starałem się trzymać 2500 kalorii. Jakby efekty są, piwo piłem raz przez ten cały czas i nie miałem wyjścia, piłem to piwo z teściem. Życie. Ej, zaprasza na piwo, to się nie odmawia. W związku z powyższym, szanowni Państwo, gruba akcja trwa, ja teraz jadę do radia. Ten filmik, jak zresztą zaraz się zorientujecie, jest bez żadnego cięcia, wrzucę go 1:1. Tak jak go nagrałem, bo po prostu nie mam kiedy tego zmontować. Ale wypracuję jakąś metodę, która pozwoli mi na częstsze i bardziej regularne wrzucanie tych filmów. Kurde, facet na długich jedzie. No ja rozumiem, że nie jest jeszcze widno. W ogóle zobaczcie, jaka masakra. Jeszcze taki więcej miesiąc temu, jak wstawałem, to było widno. Teraz dzisiaj wstałem, 4:15 budzik. Ciemno jak w borsuczej norze. No dobrze, więc tak, jedziemy do radia, z radia zajmiemy się montażem. Co ciekawe, pan reżyser programu Wyspa Przetrwania, Matetek, pseudonim operacyjny Matetek, jest facetem, który z którym pracuje na co dzień. Facet schudł 40 kg, ponad 40 kg, bo miał ogromną nadwagę i któregoś dnia uznał, że dosyć, że on od teraz ma plan przebiec maraton. Przebieg. Teraz jego plan jest dużo ambitniejszy i w ramach grubej akcji Matetka, już się z nim umówiłem, że nagramy rozmowę, ponieważ Matetek pracuje mniej więcej tyle samo co ja, o ile nie jeszcze więcej, to jeszcze tej rozmowy nie nagraliśmy, ale myślę, że nastąpi to na dniach, po prostu, nie wiem, w weekend się z nim umówię, na wodę mineralną bez gazu wozem jestem. Dlaczego tak? Bo Matetek oprócz tego, że postanowił schudnąć 40 parę kilogramów, to do kompletu rzucił fajki,
rzucił alkohol i było to 3 lata temu i zdjęcia jego i tak dalej, ja to wszystko wam pokażę. Wrzucałem na fanpage Grubej Akcji zresztą matetka Metamorfozę, także jak zeskrolujecie niżej, to oczywiście to znajdziecie. Także ja, drodzy kochani moi, jadę o... A myślałem, że MK. Guzik zwykły. 1,6 w gazie. Albo grubo, albo wcale. Nie wiem, czego pan się cieszy. Może dlatego, że ludzie, uśmiechnijcie się. Przecież jedziecie do pracy. Dobrze, tego pana wyprzedzimy. Pan wyprzedzony. Dobra. Szanowni, kochani, słuchacze Antyradia, fani Grubej Akcji, jadę pogadać do was trochę z radyjka, także pamiętajcie, na antyradio.pl słuchamy Antyradia w eterze i na Grubą Akcję wywiad, rozmowę w zasadzie z Matetkiem, facetem, który schudł 40 parę kilo, wrzucę niedługo, on tego dokonał po przeczytaniu książki Wewnętrzna Siła. Ale na ambicje gościa wziąłem chyba kobietę, nawet ją wyprzedziłem, ona postanowiła wyprzedzić mnie. Prawdziwą sztuką, drodzy państwo, jest jazda po zakrętach. Pan z BMW zaraz się będzie spinał. W każdym razie, co? Aha, książka. Wewnętrzna siła to jest książka, którą Matetek przeczytał i po przeczytaniu tej książki postanowił właśnie te 44 kg schudnąć. Ja tę książkę mam z dedykacją od niego, z podstawową informacją, że oczywiście książka pomoże, ale nie wtedy, kiedy będzie leżała, tylko trzeba ją przeczytać. To też ja oczywiście, ponieważ posiadam właśnie tyle czasu, ile posiadam, to jeszcze tej książki nie przeczytałem, ale zaraz to zrobię. Dobrze, koniec wygłupów. Miłego dnia, kochani. Mam nadzieję, że na Grubej Akcji widzimy się po